13 lipca wspominamy świętych Andrzeja z Świeradza i Benedykta, pustelników. Według tekstu z roku 1064, napisanego przez węgierskiego opata benedyktyńskiego i biskupa Maurusa, Andrzej Świerad pochodził z Polski, z rodziny rolniczej. Nie wiadomo, w jakich okolicznościach znalazł się na Węgrzech. W roku 997 wstąpił do benedyktyńskiego klasztoru świętego Hipolita na górze Zabor, koło Nitry. Opatem klasztoru był wtedy Filip. On też nadał nowemu zakonnikowi imię Andrzej. W klasztorze mieszkali także mnisi żyjący według reguły wschodniej. Do tej właśnie ławry wstąpił Świerad. Widocznie bardziej przystępny dla niego był język słowiański, aniżeli bardzo trudny węgierski. Spełniał w klasztorze różne posługi. Maurus wspomina, że Andrzej wstąpił do opactwa benedyktynów już zaawansowany w życiu ascetycznym. Uprzednio bowiem prowadził życie pustelnicze. Po przekroczeniu 40 lat mnich mógł iść na pustynię w towarzystwie jednego ucznia, który zmieniał się co kilka lat, by służyć Bogu w zupełnym odosobnieniu. Pustelnia była oddalona od opactwa około pół dnia drogi. Co tydzień Andrzej musiał wrócić do opactwa w sobotę wieczór i zostać na całą niedzielę. Jego zajęciem było karczowanie lasu. Pomimo tak ciężkiej pracy, Andrzej 3 dni zupełnie pościł, poniedziałek, w środę i piątek. Na Wielki Post brał od opata Filipa tylko 40 orzechów włoskich, które były jedynym jego pokarmem przez 8 tygodni, z wyjątkiem sobót i niedziel, kiedy przyjmował wspólny posiłek w opactwie. Aby nawet sen sobie uprzykrzyć, siedział przez całą noc na pieńku, otoczony ostrymi prętami. Gdy ciało przechylało się w jakąś stronę, budził się raniony. Aby uniemożliwiać zadźruchy głową, zakładał na nią koronę z drzewa zawieszonymi 4 kamieniami, o które uderzał przy każdym skłonie. Ponadto Andrzej opasał swoje ciało mosiężnym łańcuchem, który z czasem wrósł w skórę. To właśnie było bezpośrednią przyczyną jego śmierci około roku 1030, gdyż po pęknięciu naskórka wywiązało się zakażenie. Wezwany opat Filip przybył już po śmierci Świerada. Przy obmywaniu ciała zauważono na jego brzuchu klamrę, która zdradziła istnienie łańcucha. Towarzyszem pustelniczego życia Andrzeja i jednym z jego uczniów był Benedykt. Po jego śmierci opowiadał biskupowi Maurusowi o cnotach i umartwieniach swojego mistrza. Kontynuował on surowy tryb życia w pustelni, podobnie jak święty Andrzej miał przybyć z ziemi polskiej. W 3 lata po śmierci świętego Andrzeja napadli go zbójcy i zabili. Ciało wrzucili do rzeki Wag. Maurus dodaje legendę, że orzeł przez cały rok pilnował ciała męczennika i że dzięki niemu ciało zostało odnalezione w stanie zupełnie niezepsutym. Obydwu, ucznia i mistrza, pochowano obok siebie w kościele zakonnym. Kult obu świętych szybko rozszerzał się. Naturalnym ośrodkiem tego kultu był klasztor w Zaborze. Tu początkowo znajdował się ich grób. Tu również przechowywano ze czcią łańcuch świętego Andrzeja. Opat Filip, który opowiadał o obu świętych Maurusowi, ówczesnemu opatowi w klasztorze świętego Marcina na Górze Panońskiej, podarował mu nawet część łańcucha. Relikwie te zabrał ze sobą Maurus do Pest, kiedy został mianowany tam biskupem. Z czasem powstały w Słowacji 2 odrębne sanktuaria, świętego Andrzeja w pobliżu Nitry, gdzie była jego pustelnia, oraz świętego Benedykta, gdzie poniósł śmierć od pogańskich rozbójników, w Skałce nad Wagiem, na północ od Tręczyna. Około roku 1064 Świerad i Benedykt zostali uroczyście proklamowani przez biskupów Węgier świętymi. Wtedy zapewne przeniesiono ich ciała do katedry w Nitrze, gdzie spoczywają do dziś. Andrzej Świerad w hagiografii polskiej wybija się jako największy asceta spośród świętych i błogosławionych polskich. Andrzej i Benedykt są pierwszymi Polakami wyniesionymi do chwały ołtarzy po polskich kamedułach z Eremu Międzyrzeckiego. W ziemi krakowskiej kult świętego Andrzeja Świerada jest szczególnie żywy w Tropiu. Od dawna ściągają tu pielgrzymi z Sądecczyzny i Słowacji na dzień dorocznego święta. Miejscowa ludność wierzy, że woda w źródełku, z którego Świerad miał czerpać, ma cudowną moc. Kościół w Tropi posiada relikwie świętego Świerada, sprowadzone z Nitry. W ikonografii ukazuje się świętego Andrzeja jako pustelnika. Jego atrybutem jest dziupla.
Módlmy się. Najłaskawszy Boże, Ty sprawiłeś, że święci Andrzej i Benedykt oddali się Tobie samemu przez podziwu godną strzemięźliwość i wytrwałą surowość życia. Spraw za ich wstawiennictwem, abyśmy przez nieustanną pokutę usunęli grzech z naszych serc i oczyszczoną duszą służyli Tobie przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.